Witam w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki na warsztacie na Zachętę 2, którego bohaterem będzie Wojciech Fango. W ubiegłym roku mieliśmy cykl 4 takich spotkań i udał się on na tyle, że udało się uzyskać Fundacji Kultury Bez Barier dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja na kolejny cykl, który to w tym roku odbywa się w różnych miejscach, w różnych instytucjach w Polsce, między innymi w Zachęcie. Chciałabym oddać głos osobom prowadzącym. Mamy dwie Karoliny, które będą prowadziły. Na początek chciałybyśmy pokazać wszystkim, zaprezentować Wojciecha Fangora. Wyświetlam teraz zdjęcie takie w miarę aktualne Wojciecha Fangora. Fangor był urodzony w 22 roku, czyli ma teraz 72 lata. To jest zdjęcie z 2012, zrobione przy okazji wywiadu z Fangorem, na którym widać pana w starszym wieku, ale bardzo ciekawie ubranego, w koszulę w niebiesko-czarną kratę i on nosi również czerwone szelki. Co ciekawe, Fangor został tutaj sportowany na tle swojego obrazu z takiego okresu twórczości z lat 80., takiego późniejszego, z serii tak zwanych obrazów telewizyjnych. I czyli na nim w tle znajduje się obraz z dwoma postaciami, ale one też przykryte są kilkoma rzędami czerwonych kresek, które bardzo ciekawie korespondują z tymi jego czerwonymi szelkami. O tym obrazie też opowiem później, prawie na końcu prezentacji, ale co ciekawe, jego tytuł to interview, a zdjęcie zostało zrobione właśnie przy okazji wywiadu z Wojciechem Fangorem. W 2012 roku, właśnie w tym roku, kiedy zostało zrobione zdjęcie, Fangor miał swoją bardzo dużą monograficzną wystawę w Krakowie. I to była wystawa z okazji 90-lecia artysty i 75-lecia pracy twórczej. Czyli Fangor już obecnie od 72 lat maluje. Stworzył około 1000, pewnie więcej, płócien. Także to nie jest nic dziwnego, że jego twórczość przez te wszystkie lata bardzo ewoluowała. Bo przecież wokół niego nie tylko zmienił się świat, ale też zmieniała się sztuka. Dlatego on na to wszystko z jednej strony bardzo żywo reagował, ale z drugiej strony te jego kolejne wcielenia były bardzo takie indywidualne i wyprzedzały to, co działo się w sztuce na świecie. I można powiedzieć, oczywiście Fangor był na świat w 22 roku, pamięta jeszcze międzywojnie, przeżył również oczywiście wojnę, był tutaj w Warszawie czy pod Warszawą, ale taki pierwszy okres twórczości, który został zauważony i szeroko też opisany, przypada już na lata socrealizmu. Dobrze, jeśli chodzi o prezentację, to wszystko, także bardzo dziękuję za uwagę i przekazuję głos Karolinie, która zaprosi do części warsztatowej. Tak, teraz sobie trochę podziałamy aktywnie. Rzeczą, która mnie najbardziej uderzyła w tym obrazie, zresztą chyba nie tylko w tym, w całej tej serii z okręgami, jest właśnie użycie tego okręgu i też użycie formatu, jakim jest kwadrat. Obie te figury są figurami idealnymi, to nie bez kozery, bo faktycznie gdzieś jest w nich jakaś niesamowita energia. Poza tym wszystkim konstrukcja tego obrazu, ta jego właśnie iluzyjność, takie wrażenie, że mamy do czynienia z czymś, co pulsuje, co się rozrasta, co się do nas zbliża, spowodowało, że jakoś automatycznie nasunęło mi się skojarzenie z mandalą. Nie wiem, czy pojęcie mandali jest wszystkim znane. Nie bardzo. Jeżeli nie, to tylko powiem pokrótce, że mandala jest takim elementem wizualnym, elementem zdobniczym też w jakiś sposób, charakterystycznym dla sztuki buddyjskiej i właściwie jest też takim elementem plastycznej, wizualnej medytacji. Jej tworzenie jest czymś właśnie takim medytacyjnym, magicznym, terapeutycznym. Ale ona sama, wtedy kiedy jest już gotowa, też działa w pewien sposób dość intensywnie.
I też co jest ciekawe i co bardzo zbliża znowu to pojęcie mandali do tej serii obrazów Van Gogha. Mandala właściwie przede wszystkim opiera się na relacji koła i kwadratu. Czasami jest to tylko koło, natomiast idea jest taka, że okrąg symbolizuje coś zewnętrznego, czyli jakąś energię, która jest kosmiczna, powiedzmy, natomiast ten kwadrat symbolizuje coś ziemskiego, ludzkiego. I jakby zwykle ten kwadrat jest w jakiś sposób rozegrany w obszarze koła, tak? Czyli te dwie figury geometryczne nieustannie ze sobą gdzieś korespondują. I to bardzo dobrze pokazuje taką relację energii, powiedzmy, takiej, którą mamy w sobie i energii, którą czerpiemy z zewnątrz. I pomyślałam sobie, zastanawiając się nad tym, jaki materiał pozwoliłby nam zaznać tej energii, jaka bije z tego obrazu, jaki materiał dałby nam taką możliwość kontaktu z ciepłem, z takim właśnie czymś, co jest bardzo takie bliskie nam i może pozwolić nam oddać nasze uczucia. I przyszła mi do głowy plastelina. Czasami plastelina kojarzy się źle, to zależy, jakie to ma doświadczenia z dzieciństwa, bo prawdopodobnie każdy z nas się gdzieś tam w swojej drodze edukacyjnej z nią zetknął, być może w przedszkolu, być może w szkole podstawowej. Jedni to lubili, inni tego nie lubili. Natomiast plastelina ma jedną bardzo ciekawą właściwość. Ona się rozgrzewa pod wpływem naszego dotyku, czyli jest jakimś takim przekaźnikiem energii. Jest plastyczna, więc możemy z nią robić różne rzeczy. Możemy robić rzeczy przestrzenne, ale możemy ją też traktować jako materiał, który w jakiś sposób łączy się z podłożem. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj się pobawili plasteliną, po prostu. Żebyśmy stworzyli swoje mandale na początek. To będzie nasze pierwsze zadanie. Potem mam jeszcze do zaproponowania inne zabawy, natomiast na początek zapraszam do stołu. Każdy z Was otrzyma podstawę, okrąg i plastelinę i spróbujemy tworzyć jakieś swoje układy, kompozycje na tej podstawie koła. To ja mam takie pytanie, bo mandala jest takim rodzajem wyrażania siebie, tak? Na pewno w jakiś sposób to przeżywacie, co jest dla Was istotne teraz, w ogóle, jakoś tej mandali się znajduje, więc może ktoś miałby ochotę nam przybliżyć, co było źródłem inspiracji ewentualnie, albo w ogóle nam coś opowiedzieć w związku z tym, co wykonał, co to jest, z czym możemy to kojarzyć, o ile możemy, bo czasami to jest abstrakcja i nie należy jej jakoś tłumaczyć. Czy ktoś jest chętny być pierwszym i opowiedzieć nam coś? No, opowiem. Ania zrobiła właściwie takie pałeczki z plasteliny, zielony, żółty i pomarańczowy. I one tworzą rodzaj, zielony tworzy rodzaj okręgu i on jest pierwszy jakby zewnętrznym elementem. W środku jest żółty wałeczek uformowany w kształt niemalże kwadratu. I następny jest okrąg stworzony z wałeczka pomarańczowego. Ania nie rozsmarowywała ich po okręgu, tylko one są takie bardzo czyste, przestrzenne, bardzo jasne. Więc u Kali mamy taki dość ciekawy układ, takiego wiru, bym powiedziała, który się rozchodzi od centrum jakby okręgu, tego tekturowego okręgu naszego. I to są takie linie, które faktycznie kojarzą się z jakimś wiatrakiem, wirem. One mają różne kolory, zarówno ciepłe, jak i zimne. Mamy i czerwony, i żółty, i niebieski, i czarny, i biały. Ciekawe jest to, że właściwie przez ten układ tej kompozycji z plasteliny
przebija się też ta tektura, czyli nie wszystko zostało pokryte. Czy ktoś jeszcze chciałby opowiedzieć? Tak. Niebo. Niebo to jest połowa tego kółka, też fioletowo-biało, czekolada, milka. Na dole widać ziemię zieloną, prawda, spokój, harmonia. W ogóle na niebie świeci słoneczko, ale to jest różyczka, a nie słoneczko. Jest w kolorze turkusowym, to podkreślam. I jest takie, no, coś żywioł, żółte, czerwone, ogień. Po prostu czasami ten spokój we mnie zamienia się w żywioł i wtedy jest niepospolony. I tyle. Jak mówisz, za księżyc, który... Księżyc? No to to może robi właśnie księżyc, z lewej, z prawej, ten, to niebo się jakoś tak w tej ziemi trochę połyka i się tworzy taki księżyc, półksiężyc. O. No. O, poproszę mandale wszystkie, chciałbym... Proszę podać dalej. A teraz będziemy mieć tekturowe koła i kwadraty różnej wielkości. I chodzi o to, żebyśmy, tak jak w mandali wspominałam, jest to relacja koła i kwadratu, tak żebyśmy zbudowali kompozycję kół i kwadratu. Nie ograniczam ilości użytych elementów, nie ograniczam, znaczy nie narzucam tego, jakiej wielkości mają być te elementy. Można je wklejać, mamy taśmy klejące, taśmy stronne, czyli zrobić coś trwałego, ale dopuszczam też taką sytuację, że ktoś po prostu bawi się tymi elektronikami, robi jakiś układ, który cały czas się zmienia i wcale nie musi robić czegoś trwałego, czyli wcale nie musi tego sklejać. To jest wasza decyzja. Czy chcecie coś wystawić na trwałe, czy chcecie po prostu się tym pobawić, poeksperymentować? Na 3-4 osoby podniesiemy, tak, żeby dynamika... Meksykańska fala, prawa strona podnosi. Super. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę skończyć drugie ćwiczenie, to ja nie będę ograniczać waszej twórczości, że tak powiem. Natomiast w tym momencie chciałyśmy jakby obie podziękować za udział w warsztacie. Mamy nadzieję, że czuliście się tu dobrze i że ten kontakt z obrazem Van Gogha będzie na dłużej zapamiętany. Mnie było bardzo miło popracować z wami plastycznie i efekty mnie bardzo zaskoczyły. Także widzę u was wielki potencjał twórczy. I mam nadzieję, że to nie jest wasze ostatnie spotkanie z nami tutaj w Zachęcie.